Porozmawiajmy o bieżniku. Co sądzisz? Znaczy... Tutaj mamy tego, tą strzałeczkę, gdzie powinien być tak zwany pipek w rowku. Dokładnie. I szukamy pipka w rowku. No to szukamy. Mamy go generalnie w dwóch miejscach, jeśli chodzi o oponę. Tak? Mamy go na boku opony. To jest on. Chyba. Mamy go tutaj. Tak. Mamy go na środku opony. Tutaj. I tutaj. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o opony... No ja bym już na tym nie wracał. Przynajmniej w deszczu. Okay. Ale tak, jeśli chodzi o opony z homologacją drogową, to zawsze znajdziemy na nich znacznik, który nam pozwala na określenie, czy opona jest zużyta, ale tylko i wyłącznie pod względem wysokości bieżnika. Jeżeli bieżnik wyrówna nam się do znacznika, no to niestety policja zabierze nam prawdopodobnie dowód. Chyba, że są to nasi znajomi. Ale tutaj mówimy o bezpieczeństwie, więc wypadałoby tak już taką oponę zmienić. Powiem tak, jeżeli chodzi o opony, które nie są homologowane na drogę, no to tam już takiego znacznika nie znajdziemy. Są to wtedy opony typowo przeznaczone na tor, do jazdy wyczynowej i bez możliwości poruszania się po drogach. Za takie opony również możemy mieć zabrany dowód rejestracyjny. Owszem, potwierdzam. Wypadałoby to wiedzieć. Co tutaj jeszcze można powiedzieć o bieżniku? No bieżnik nie jest jedynym wyznacznikiem tego, czy opona nadaje się do użytku. Dokładnie. Czasem opona jest sparciała albo gdzieś, nie wiem, nosi ślady jakiegoś, nie wiem, takiego zmęczenia czy pęknięć. Mamy coś tutaj takiego według Ciebie? Że nie tylko bieżnik, nie. Czy jednak nie? No bo w sumie 7 lat to już dużo, tak? Powiem Ci tak, na Twojej oponie, jak dobrze się przyjrzysz w środku bieżnika, to masz już delikatne pęknięcie. Okay. To jeszcze nie dyskwalifikuje opony z użytkowania. No jest faktycznie takie tutaj już zaczyna już opona zaczyna parcić. Ta guma ma już swoje lata, poza tym jest użytkowana, więc starzeje się dużo szybciej niż na półce w magazynie. Okay. Na to musimy zwrócić uwagę, czy opona nie jest zbyt spękana, bo wtedy to ją dyskwalifikuje z użytkowania, czy nie pojawiają się zbyt duże szczeliny. I są jeszcze dwa tematy, które powinny zdyskwalifikować opony z użytkowania. Dobrze. Pierwszy to jest opona tak zwanego mistrza prostej, czyli motocyklisty, który jeździ w tej i nazad, ale nie skręca. To ja? Czy nie? Nie, to nie ty. Dobra. To nie ty, bardzo się z tego powodu cieszę, bo wtedy opona jest wyjechana na środku, wygląda tak? Wygląda na kwadratową po prostu. Rozumiem. W zasadzie no to powiedzmy nie na kwadratową, ale z opony robi nam się z półokrągłego profilu robi nam się trapez. Dobra. I drugi temat to jest opona wyząbkowana. Tego u Ciebie nie znajduję. Najlepiej wyząbkowanie opony sprawdzić po prostu przejeżdżając ręką po oponie. Mhm. I w tym momencie, jeżeli wyczuwamy nierówności, które są nieregularne, okay. Czy opona nie jest półokrągła? O, dzień dobry, cześć. Cześć. Coś się stało? Nie, nic się nie stało, gitarka. Nagrywamy sobie taki odcinek posta na temat opon ogólnie. Na bloga. Na bloga. Spoko. Jak sobie przejedziemy ręką i wyczujemy nieregularne tutaj nierówności, to wtedy znaczy, że opona jest wyząbkowana. Najczęściej przyczyną wyząbkowania lub nadmiernego zużycia opon może być jazda na przykład na niewłaściwym ciśnieniu.